Cześć, Ugris, witajcie na kolejnym moim filmie. Tym razem taka oto żaróweczka od firmy Vox. Smart Filament Bulb to jest taka żaróweczka naśladująca zwykłą żarówkę, jednak to jest oczywiście żarówka Smart. Gwint E27, 6-watowa, odpowiednik 60-watówki. No jest szansa, że będzie można tutaj te żarówki od tej firmy podłączyć pod taki serwer lokalny. Nie trzeba będzie tego wszystkiego w chmurze konfigurować, ale to sobie w jakimś przyszłym filmiku zrobię, bo to jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa. Na razie skorzystamy tutaj z chmury od firmy Vox. Dobra, żaróweczkę już sparowałem. Dokładnie paruje się tak samo jak poprzedni model, który też już recenzowałem, macie w opisie filmu link do tego, a my sobie ją włączymy. Na razie jest ustawiona na takiej trochę małej mocy, no i świeci w zasadzie jak zwykła żarówka. Można sobie ustawić takie różne tryby, w tej chwili jest ustawiona w trybie do czytania, ale żeby nie przedłużać, to przejdziemy sobie do aplikacji, pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda, także zapraszam. Dobra, ja sobie odpalę aplikację od firmy Vox. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. No i mamy, nasza żaróweczka jest oczywiście dostępna. Wejdźmy sobie do ustawień tej żarówki. Klikamy na żarówkę. Ona nie jest tak rozbudowana jak tamta żarówka. Tamta to była żaróweczka RGB, więc nie ma tutaj jeszcze opcji. Możemy tak naprawdę ją tylko włączyć, wyłączyć, bądź rozjaśnić lub ściemnić. No i sobie ją troszkę rozjaśnimy. No, świeci dosyć jasno. Praktycznie jak żarówka taka z 60 W. No i jak ściemniamy, to ściemnia się do takiego momentu, że spokojnie mogłaby być nawet taką lampką nocną, bo nie razi, nie przeszkadza to. Nawet mogłoby to być takie oświetlenie nocne gdzieś na zewnątrz. Fajnie to dosyć wygląda. Światło jest ciepłe, przyjemne. Nie daje po gałach. Jest ok. Temperatura światła jest wręcz idealna. W zasadzie jeśli chodzi o takie opcje związane z barwą, to tutaj nic nie ma, tylko możemy rozjaśnić, ściemnić żarówkę. Nie ma tutaj czegoś takiego, że sobie barwę możemy zmienić. To jest żarówka, która świeci jedną barwą. Nie jest to sprzęt RGB. No i z takich opcji jeszcze mamy tutaj licznik, countdown, to jest odliczanie. No i można sobie tu włączyć odliczanie na przykład na minutę i żarówka wtedy się włączy bądź wyłączy, zależnie od tego jak ustawimy. Teraz dałem, żeby się wyłączyła. Off after. Po jednej minucie żarówka nam się powinna wyłączyć. Mamy tu jeszcze jakiś scheduler. No jest tu jakiś scheduler, można sobie dodać timer. I są tu jakieś opcje, na przykład tam nie wiem, o 9:25. Możemy sprawić, że żarówka się włączy. Jest 9:25, LED on, żaróweczka się włączy. I jeszcze są sceny, tutaj widzę taka opcja jak sceny. Jest tu kilka scen dodanych, jakichś przykładowych. Mamy do czytania scenę, scenę do pracy, lejsur, test, to jest chyba jakieś, ja dodawałem te dwie ostatnie. Można je edytować, w zasadzie to tylko tutaj edytujemy sobie jasność tej żarówki i tyle. O, wyłączyła się countdown, zaczął odliczać i minuta minęła i żaróweczka nam się po prostu wyłączyła. Tu jeszcze w sceny sobie wejdźmy, czy coś tu jeszcze mamy? Tak, można dodać scenę nową, add scen. No i tu można nazwę sobie sceny wpisać, nie wiem, tam na przykład impreza. Zapisz kolor sceny, jasność żarówki tutaj wybieramy. Dajemy na przykład 50%. No i tyle. Impreza wpisana. Kliknijmy test, żarówka się ściemnie, damy imprezę, troszkę się rozjaśni. I chyba to wszystko, nie sądzę, żeby tu jeszcze coś więcej było w tych opcjach. Możemy jeszcze edytować sobie tą scenę. No i w zasadzie to jest wszystko. Nic tutaj więcej nie widzę takiego z tych opcji. Tu jest jakiś edytor, ale to sobie nazwę żarówki możemy zedytować. Informacje o urządzeniu tu jeszcze jakieś są. No, pokazuje nawet siłę sygnału Wi-Fi, minus 59.
Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania. No, jest akurat najnowsza wersja. Żaróweczkę można sobie skonfigurować tak jak poprzedni model z Alexą albo z asystentem od Google, dzięki czemu można nią sterować głosowo. Ja z tego nie korzystam, bo w sumie nawet nie potrzebuję, przynajmniej w tej chwili. No, ale z drugiej strony fajnie jest mieć coś takiego, wchodzisz do domu, mówisz zapal światło i światło nam się włącza. Tylko do tego, bo trzeba było mieć chyba jakiś mikrofon specjalny, taki dosyć dokładny. Wydaje mi się, że na przykład Alexa ma jakiś tam swój sprzęt do tego, nie wiem jak Google. Ale no, fajnie by było mieć taki sprzęt, który gdzieś stoi w domu i nasłuchuje cały czas. Wtedy nie musisz wciskać tak jak na przykład na smartfonie przycisku i dopiero mówić. Zresztą smartfon jest dosyć niedokładny, jeśli chodzi o takie rzeczy. Dobra, także mam nadzieję, że filmik się spodobał. Ładnie świeci, mało prądu żre, bo tylko 6 W. Barwa jest dobra do czytania. No i tyle, co tu więcej mówić. Także dzięki, do następnego filmiku. Cześć.